kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Zabawa w chowanego. Pewnego dnia kotki postanowiły pobawić się w chowanego. Można chować się wszędzie oprócz piwnicy, dobrze? Zgoda, zaczynamy. Kto pierwszy szuka? Ja zdecydowanie nie chcę. Ja też nie. To był ciężki dzień. Tatusiu, pobaw się z nami w chowanego. Tak, pobaw się z nami. Ślicznie prosimy, tatusiu, pobaw się. Ale no dobrze, pobawię się. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobrze, chowajcie się, dzieci, bo już was szukam. Kogo my tu mamy? Znalazłem piankę. A tu chowa się budyń. Patrzcie, to krakers. Jeszcze raz. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, zaczynam szukać. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, zaczynam szukać. Dzień dobry, babciu. Tatuś jest zbyt zmęczony, żeby się bawić. Możemy się zamienić? Wy w trójkę szukacie, a ja się schowam. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, szukamy! Sprawdźmy za kanapą. Pewnie tam się schował. Nie. Może schował się w szafie. Tu też go nie ma. Ma rację, tu go nie ma. Kotki szukały wszędzie, ale nigdzie nie mogły znaleźć tatusia. Może tatuś zgłodniał i schował się w lodówce. Ale tatuś by zamarzł, gdyby tak długo tam siedział. Może schował się w pralce. Mamusia właśnie robi pranie. Mamusiu, nie włączaj pralki! Bo może tatuś tam się schował. Spokojnie, moje kotki. Zapewniam was, że pralka była pusta, gdy wkładałam pranie. I co teraz? Tutaj też go nie ma. Bawimy się w chowanego, ale nie możemy znaleźć tatusia. A może tata jest w piwnicy? Przecież ustaliliśmy, że nie można się chować w piwnicy. Ale zapomnieliśmy mu o tym powiedzieć, zanim zaczęliśmy. Tatusiu! Przepraszam, chyba mi się przysnęło. O, Rety, pewnie byłeś zmęczony po całym dniu pracy. Ojej, żadne z nas o tym nie pomyślało. Rzeczywiście, zaczepiliśmy go, gdy tylko wszedł do domu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy mu powiedzieć, żeby najpierw odpoczął, a potem się z nami pobawił. Tatusiu, a może chcesz jeszcze trochę poleżeć na kanapie? W sumie już się zdrzemnąłem i teraz mogę się z wami bawić. Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia szuka! No dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, mamusia zaczyna szukać. Kotki świetnie bawiły się w chowanego, bo wszyscy byli wypoczęci i w nastroju do zabawy. Młody archeolog. Kotki i Musztardka oglądały program o archeologii, odkopując przeszłość. Bardzo dawno temu na tym kawałku ziemi żyły plemiona pierwotne. Spójrzcie, ziemia pod nami jest pełna ciekawych rzeczy z tamtych czasów. Sam pan będzie przekopywał tę ziemię?
Obawiam się, że tak. Niewiele kotów chce zostać archeologami. Brakuje im cierpliwości i wolą całe dnie oglądać telewizję. Szkoda mi pana archeologa. A może pomożemy mu w poszukiwaniu starożytnych rzeczy? Oj tak, to będzie jak szukanie skarbu, ale fajnie! No właśnie, może znajdę coś cennego. Postanowione, chodźmy kopać jak archeolodzy. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! No proszę, mój drogi. Wygląda na to, że będziesz zajęty w ten weekend. A? Następnego dnia tatuś kupił kotkom specjalne kaski i zawiózł je na miejsce wykopalisk. O! Sporo miejsca do kopania. Jesteśmy za wcześnie. Pan archeolog pewnie jeszcze sobie śpi. Nawet na moment się nie kładłem. Witam. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Dzień dobry panu. Ta młodzież bardzo chce zostać archeologami, więc przyjechali wykopać trochę starożytnych rzeczy. Po prostu wspaniale. Jesteście gotowi bardzo cierpliwie i ciężko pracować? Mhm. To możecie zacząć na trzeciej działce. Tam jeszcze nie kopałem. Super! Powodzenia, młodzieży. Kotki kopały cierpliwie i bardzo długo, ale nic nie znalazły. Założę się, że żadne plemię tu nie żyło i pewnie nie ma tu żadnego skarbu. Może masz rację. Kto wie? Ale pan archeolog wie, że coś tu jest. Nie pracowałby przecież tak ciężko na darmo. Najlepiej kopmy w różnych miejscach. Wtedy na pewno któreś z nas znajdzie skarb. Tym razem kotki znalazły mnóstwo rzeczy, ale raczej nie pochodziły ze starożytności. Miałam rację. Nie ma tu nic wartościowego. Ale musimy być cierpliwi, jak prawdziwi archeolodzy. Nie chcę kopać, chcę spać. To może kopmy na zmianę. Mniej się zmęczymy. Nie. Ja już nie chcę kopać. Chcę już do domu. Ja też. Wracam z nią. Mam już dość kopania w kurzu. Chyba wszyscy powinniśmy wracać do domu. Jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy archeologami. Co z waszą cierpliwością? Wyczerpała się. A moja jeszcze nie i nie mam zamiaru się poddać. O! Chyba znalazłaś coś ciekawego. Co to jest? Kopcie głębiej, jeszcze trochę. To na pewno coś starożytnego, prawda? Niech no spojrzę, co wykopałaś. Ohoho, to prawdziwa waza starożytnych plemion. Czyż nie jest piękna? To wspaniałe znalezisko, moja młoda archeolożko. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Dzięki kotkom i tatusiowi, a zwłaszcza dzięki cierpliwości Pianki, miejscowe muzeum zyskało nowy eksponat. Hokej. Pewnego dnia kotki postanowiły zagrać w hokeja. Dobra, Dartek będzie stał na bramce, a ja będę środkowym. Ja będę obrońcą. A ja pewnie będę tylko przeszkadzał. Dlaczego tak mówisz? Nie jestem dobry w grach zespołowych. Pamiętasz grę w piłkę nożną? Ej, budyń, łap! Rety, dziękuję. A pamiętacie siatkówkę? My też chcemy grać. Budyń, musisz podać piłkę do kogoś z nas.
Jestem pewna, że tym razem Budyniowi będzie szło lepiej. Pójdę z wami i będę kibicować jak prawdziwy kibic. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Budyniu! Budyniu, podaj do mnie! Jestem wolny! Ja też! Podaj do mnie! Skąd mam wiedzieć, komu podać? O nie! Krakersie, podaj do mnie! Jestem wolny! Hej, odwróć się! Czy to się liczy jako gol? Nie, ale zaraz zdobędę gola. Idzie jak burza. Gol! Zdobyłeś bramkę dla drużyny przeciwnej. O nie. Nie nadaje się do gier zespołowych. Będzie lepiej dla wszystkich, jak wcale nie będę grał. Mój koteczku, nie bądź smutny. I wiesz, pamiętaj, że świetnie grasz w szachy, tak jak ja. Jesteśmy zespołem szachistów. Dziękuję, mamusiu. Powinienem grać tylko w te gry, w których czuję się swobodnie. O, Rety, co za niesamowity refleks. Budyniu, byłbyś świetnym bramkarzem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Budyń zastąpił na pozycji bramkarza Dartka, który i tak wolał biegać za krążkiem. Ha, hurra! Budyń, brawo! Wspaniale, tak! Brawo! Budyniu, jesteś świetnym bramkarzem. Z tobą w bramce będziemy najlepszym zespołem. Aha, dziękuję. Czuję się świetnie jako bramkarz. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Każdy ma swoje miejsce w zespole. Wystarczy tylko znaleźć to najbardziej odpowiednie dla siebie. Kocia gimnastyka. Kotki spędzały weekend u babci. Wstawajcie, moje koteczki! Już czas powitać nowy dzień! Możemy jeszcze trochę pospać. Właśnie, nie mam siły, żeby wstać z łóżka. Chodźcie, pogimnastykujemy się razem. Po chwili będziecie czuć się mocni i pełni energii. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ćwiczymy! Tylko dziadkowie i babcie muszą ćwiczyć. My jesteśmy za młodzi. Gimnastyka jest dobra w każdym wieku. Ćwiczenia dają siłę i energię. Ale ja już jestem silny. Tylko patrzcie. Tak, ale z ciebie siłacz. Jeśli nie chcecie ćwiczyć, nie ma sprawy, ale owsianka na śniadanie jest obowiązkowa. Da wam energię na cały dzień. To znaczy, że po zjedzeniu owsianki będziemy silni? Tak, i to bez porannej gimnastyki. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Kotki zjadły śniadanie i poszły się bawić na dworze. Ah. Oh. Oh. Oh.
niego. Oj, nie daję już rady. Złapię go! Jak teraz niby mamy go stamtąd ściągnąć? Możemy zrzucić go kijem. A jeśli go zepsujesz? Możemy założyć sprężynę, podskoczyć i wtedy go chwycić. A co jeśli też utkniesz na drzewie? Wtedy trzeba będzie i ciebie ściągać. A może zadzwonimy do taty Dartka? Przyjedzie tu wozem strażackim i ściągnie nasz helikopter. Hej! Tutaj! Ale strażacy mają dużo ważniejsze sprawy na głowie. Pożary i inne takie. Coś mi się zdaje, że sami musimy się wspiąć i uratować helikopter. Kotki nie miały dość siły, żeby się wspiąć na drzewo. Nigdy nie uda nam się ściągnąć go z drzewa. Stary problem z helikopterem na drzewie. Odzyskajmy go więc. Babciu, to było niesamowite! Byłaś dosłownie jak jakaś super kotka! Nie ma w tym nic super. To wszystko dzięki ćwiczeniom. Też chcę być silny jak babcia. Tak, ja też! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Złapię go! Udało się! Rodzice przyjechali odwiedzić babcię i kotki. No, Budyniu, jesteś niczym superbohater. Wystarczył jeden dzień i babcia zmieniła nasze kotki w siłaczy. Cześć, kotki. Witaj, kochana babciu. To dzięki ćwiczeniom babci. W sumie ja też bym mógł trochę z wami poćwiczyć. Kości mi się zastały od siedzenia w aucie. W takim razie zróbmy kilka ćwiczeń wszyscy razem. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! A tak w ogóle to wasze miau, wow, miau, wow, to też świetne ćwiczenie. Tak oto kotki zaczynają każdy dzień od gimnastyki. A ich fala to przewspaniały sposób na ćwiczenie ramion. Agencja Dobrych Uczynków. Pewnego dnia tatuś wynosił śmieci i kotki postanowiły mu pomóc. Dziękuję, kotki. Cóż za miłe i pomocne dzieci pomagają tatusiowi. Wiecie co? To fajne uczucie, kiedy ktoś ci dziękuje. No jasne. Może jeszcze komuś pomożemy. Powinniśmy założyć agencję dobrych uczynków. Pomoglibyśmy wszystkim i to by było super. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki przekształciły domek na drzewie w agencję dobrych uczynków. Pozostało tylko dowiedzieć się, komu pomóc. Chyba akurat nie ma żadnych kotków w potrzebie. Bo nikt nie wie, że możemy im pomóc. Powinniśmy się przyjść i pomóc wszystkim. Tak dowiedzą się o naszej agencji. Agencja Dobrych Uczynków każdemu pomoże! O nie! Jak pomożemy mamusi, skoro jej nie ma? Nie szkodzi. Pozbieramy wszystkie guziki do słoika i zostawimy jej karteczkę. Zobaczy porządek i karteczkę i później nam podziękuje. Będzie super! O, o, o!
O nie! Teraz muszę znaleźć nowe dmuchawce. Jesteśmy świetni w pomaganiu. Nasza agencja dobrych uczynków jest najlepsza. Idą kotki, którym pomogliśmy. Gotowi na podziękowania? I co powiecie? O co chodzi? Drogie kotki, rozumiem, że chcecie być pomocni, ale niestety to spowodowało trochę kłopotów. Co? Posortowaliście guziki według koloru, a wolałabym według kształtu. Kształty guzików są dla mnie bardzo istotne. Chcieliśmy dziś posadzić nowe rośliny, ale całkiem zalaliście nasze grządki. Cała działka zmieniła się w istne bagno. Nie rozumiecie mojej artystycznej wizji. I pomieszaliście moje farby. Żółty jest zielonym, a niebieski fioletem. Ach! O nie! Mieliśmy robić dobre uczynki, a narobiliśmy kłopotów. Nie martwcie się, moje kotki. Pomaganie innym to wspaniały pomysł. Tylko trzeba to robić odpowiednio. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Naprawimy wszystkie błędy agencji. Zawsze najpierw zapytamy, czy możemy pomóc i dokładnie jak. Wkrótce kotki naprawiły wszystkie błędy i pomogły innym tak wspaniale, że wieść o ich agencji rozeszła się wśród sąsiadów. Kotki, niektórym sąsiadom przyda się pomoc agencji dobrych uczynków. Ale super! Miau, 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 miau! Agencja dobrych uczynków okazała się świetnym pomysłem. To miłe uszczęśliwiać przyjaciół i sąsiadów, pomagając im. Zarazki. Pewnego dnia kotki wróciły z zabawy na dworze i chciały zjeść jakiś owoc. Pycha, ja chcę jabłko. Ja winogrona. A ja i jabłko, i winogrona. Kotki, przecież bawiliście się na dworze, czy tak? Więc musicie umyć łapki, zanim coś zjecie, bo są na nich zarazki. Nigdy w życiu nie widziałem żadnego zarazka. A co jeśli mamusia je wymyśliła, żeby zmusić nas do mycia łapek? A może wyruszymy na poszukiwanie zarazków i jeśli żadnego nie znajdziemy, powiemy mamusi, że nie istnieją. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Mamusia zawsze mówi, że w łazience jest mnóstwo zarazków. Jakoś żadnego tutaj nie widzę. Ja też nie widzę. Kto by chciał mieszkać w toalecie? Może lubią żyć tam, gdzie mają dużo jedzenia. Czyli w kuchni. Znaleźliście jakieś zarazki? Ani nawet odrobineczki połtyci małego zarazka. Może one są tak małe, że nie widać ich bez szkła powiększającego. To nie zarazek, to nasz tatuś. Na żadnym z tych guzików nie ma zarazków. Fuj! Znalazłam! Jest tutaj. To przecież zwykły pająk. Mamusia zawsze każe nam umyć łapki po zabawie na dworze, prawda? Czyli tam powinno być mnóstwo zarazków. Kotki sprawdziły wszystko wokół bardzo dokładnie.
ale wciąż nie znalazły zarazków. Dość tego. Nasze badania dowodzą, że zarazki nie istnieją. Właśnie, więc od razu pójdę coś zjeść bez zbędnego mycia brudnych łapek. Krakersie, a czy umyłeś najpierw łapki? Jest na nich pełno zarazków i właśnie przekazujesz je babeczkom. Tatusiu, nie mów, że wierzysz w te bajki o zarazkach. Wiemy, że nie istnieją. Szukaliśmy wszędzie i nic nie znaleźliśmy. Żadnego, na dworze ani w toalecie. Czyli wcale nie trzeba myć łapek. Nie! Nie widzieliście żadnych zarazków, bo są bardzo malutkie. Niewidoczne nawet przez szkło powiększające. Można je zobaczyć tylko przez specjalne urządzenie, dużo mocniejsze niż szkło powiększające, zwane mikroskopem. O, teraz je widzę. Widzę zarazki. A, jest ich mnóstwo. Słuchajcie, mam naprawdę świetny pomysł. Kotki umyły łapki mydłem i jeszcze raz sprawdziły pod mikroskopem. No, nie widzę żadnych zarazków na waszych łapkach. Czyli możecie zjeść babeczki lub dowolne owoce. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Przyjemnie jeść babeczki i owoce, kiedy się wie, że na łapkach nie ma żadnych zarazków. Od tej pory kotki już zawsze myły łapki przed jedzeniem. Tenis z tatusiem. Pewnego dnia mama rozmawiała z kimś przez telefon. Aha, dobrze. O, brzmi naprawdę świetnie. To kiedy chcecie grać? Dobrze, w takim razie do zobaczenia. A w co zamierzasz grać, kochanie? Ty i ja rozegramy razem debla. W tenisa. Z rodzicami Lukra. Wow, prawdziwy mecz tenisowy? Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Spokojnie, kotki. Przecież wiesz, że kiepski ze mnie gracz. Nie szkodzi, kochanie. Poćwiczę z tobą. To tylko kilka setów. Jeden set. Dobrze. Jestem trochę zajęty. No dobrze, tylko jeden set. Idę na siłownię. Muszę być jutro w dobrej formie. Przegramy, choćby nie wiem co. To będzie moja wina. Nie martw się, tatusiu. Masz bardzo dużo czasu, żeby poćwiczyć. Właśnie, pomożemy ci, tatku. Ogródek okazał się idealnym miejscem. Klucz do gry w debla to nie wchodzić w drogę partnerowi i odbijać piłkę. Tatusiu, udawaj, że te wszystkie rzeczy to mamusia i trzymaj się od nich z daleka. To jest mamusia? Dobrze. O, przepraszam, kochanie. O, przepraszam. O, oj, to niechcący. O! O, chwila, czekajcie. Co się dzieje? Tato nie trafił jeszcze ani razu. Jest zbyt powolny, by do nich dobiec. Będzie szybszy, jeśli założymy mu rolki. No przecież ja nie mam pojęcia, jak na nich jeździć. Dopiero bym wchodził wszystkim w drogę. Może stój w jednym miejscu i czekaj, aż piłka sama przyleci. Wtedy nikomu nie będziesz przeszkadzał. A jeśli piłka sama nie przyleci, to wtedy mama będzie grała jakby sama. Tego właśnie się obawiam. Nie jestem najlepszy w tenisa. Na poprawę humoru tata zaprosił wszystkich na herbatkę i swoje popisowe ciasto. Może i nie jesteś najlepszym tenisistą, ale robisz najlepsze desery na całym świecie. Właśnie! I są przepiękne! Patrzcie na lukier! Nauka pieczenia wymaga sporo ćwiczeń.
Najpierw są podstawy, jak ubijanie kremu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Wiem, jak nauczyć tatusia grać w tenisa. Myślałem, że już skończyliśmy z tym tenisem. Tatusiu, nic się nie martw. Tym razem będzie dużo lepiej. W tenisie, tak jak we wszystkim, najlepiej zacząć od podstaw, żeby z czasem dojść do perfekcji. No, sąsiedzi, może i wygraliśmy, ale graliście naprawdę fantastycznie. Jestem zaskoczony. Tak, grałeś dziś wspaniale, kochanie. Szkoda, że to już koniec. Zagrałabym jeszcze kilka setów. Ha, mam czas aż do wieczora. Możemy nawet zagrać 10 setów. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tak oto proste ćwiczenia pomogły tacie uwierzyć w siebie. Bo czasem wystarczy naprawdę mocno się postarać. Duchy. Pewnego dnia mamusia i tatuś zabrali się za generalne porządki w domu. Ty dokładnie poodkurzasz każdy kąt, a ja umyję wszystkie okna. Piwnice posprzątamy razem. Musimy też zmienić wszystkim pościel, wyprać zasłony i zatrzeć kurz z półek. Mamusiu, chcemy pomóc wam przy sprzątaniu. Naprawdę? Na pewno nie zaczniecie się bawić w trakcie? Obiecujemy, chcemy wam pomóc. Prosimy, mamusiu. No dobrze. Pianko, możesz zetrzeć dokładnie kurz ze wszystkich półek. A Crackers i Budyń zmienią pościel w waszym pokoju, zgoda? Wspaniale! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ale by było wspaniale mieć wyścigówę z poduszek. No jasne, ale najpierw musimy dokończyć porządki. Ej, Budyń, ekstra wyglądasz jak najprawdziwszy duch. Ty też, widzę cię przez prześcieradło. A ja ciebie. Właśnie widziałam dwa duchy w salonie! Nie bój się, pianko. Przecież dobrze wiesz, że duchy nie istnieją. Ale ja je widziałam. Myślisz, że mieszkają w piwnicy i przeszkadzamy im tym sprzątaniem? Wyobraźnia płata ci figle. Nie trzeba bać się duchów. Ja tylko boję się, że pościel nie zdąży wyschnąć. Pianka postanowiła zrobić duchom zdjęcie i pokazać mamie. O, zniknęły! Crackers i Budyń? Jak to? To wy byliście tymi duchami? Tak jest! Nieźle cię nastraszyliśmy! Okropność! Mamusiu, aż tak boisz się duchów? Nie, boję się, że już nie dopiorę tych ubłoconych prześcieradeł.
Przecież to wina Krakersa i Budynia. Biegali w kółko, udając duchy, zamiast sprzątać. Ty też zapomniałaś o sprzątaniu. Zamiast ścierać kurz z półek, ciągle za nami biegałaś. Właśnie, to przez ciebie, Pianko, wylądowaliśmy w kałuży. Och, wiedziałam, że zamiast sprzątać, po prostu zaczniecie się bawić. Słuchajcie, wiem, co trzeba zrobić. Musimy dokończyć sprzątanie, ale bez bawienia się, zwłaszcza w duchy. To bardzo dobry pomysł, Pianko. Chodźcie, mam jeszcze jakąś czystą pościel. Mamusiu, już skończyliśmy. Świetnie, kotki. Do posprzątania została jeszcze piwnica i na tym nasze porządki będą zakończone. To prawdziwy duch. Kotki, znalazłem w piwnicy stare, białe zasłony. Co z nimi zrobić? Tatuś! O! Te stare prześcieradła są idealne do przebierania się w duchy. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! I tak kotki zrozumiały, że zabawa jest przyjemniejsza, kiedy najpierw skończymy pracę. Skarb starożytnego Egiptu. Pewnego dnia tatuś odebrał Budynia ze szkoły. Cześć! Budyń, już jesteś! Jak było dziś w szkole? Mam do zrobienia zadanie domowe. Projekt o starożytnym Egipcie. Ale to ciekawe! Nie bardzo. Co można powiedzieć o Egipcie? Ma piramidy, piasek i tyle. Nie zapomnij o palmach! Starożytny Egipt to fascynujący temat. W dawnych czasach Egipcjanie wierzyli, że koty przynoszą im szczęście. Naprawdę? A w piramidach schowane są skarby, które bardzo trudno jest znaleźć, bo łatwo jest się zgubić w tunelach. Super! Może jutro wszyscy przeniesiemy się do starożytnego Egiptu. Co wy na to? Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Niech ktoś wyłączy budzik. Nie musimy wstawać do szkoły. Jest sobota. Pobudka, dzieci. Zapomnieliście, że dziś odkrywamy Egipt? Mamusiu, wyglądasz przepięknie. Dziękuję. Najpiękniejszą kobietą starożytnego Egiptu była królowa Kleopatra. Ale śmieszny ten rysunek. Głowę ma przekręconą, a ciało prosto. Takie były wtedy zasady rysowania. I wszyscy musieli je przestrzegać. Inne rysowanie było zakazane. Ważne osoby były rysowane jako większe. Na przykład wojownik był większym od zwykłego obywatela. A najważniejszym i największym ze wszystkich był faraon, król Egiptu. Piramidy były budowane dla faraonów. W środku są komnaty ze skarbami i mumiami. A oto, kochani, wasza mapa. Super! W starożytnym Egipcie pisano hieroglifami, a nie literami. To są te hieroglify, tak? Tak, to pismo, które używa obrazków. Szukajcie hieroglifów szczęścia. One wskażą wam drogę. Super! Chodźcie, idziemy szukać skarbu! Dobra, mama mówiła, żeby szukać hieroglifu szczęścia. Ale jak on wygląda? A może tak? Egipcjanie wierzyli, że koty przynoszą szczęście. Mama nam o tym mówiła. Już wiem, jak szukać! Trzeba iść za obrazkami kota na mapie. W ten sposób na pewno znajdziemy skarb. Możemy go już zobaczyć. Otwórzmy go. Chwila. A kto to leży w moim łóżeczku? Cześć, dziadku. Dlaczego jesteś cały w papierze toaletowym? Jestem twoim dziadkiem. Jestem egipską mumią. I strzegę skarbu faraona. Oj, stój.
Wstawaj, mumio dziadziusiu! To już koniec naszego odkrywania starożytnego Egiptu. Było wesoło i ciekawie. Mój projekt na pewno będzie najlepszy. Dziękuję wam. Chyba o czymś zapomnieliście? Czy moi mali egiptolodzy nie chcą wiedzieć, co jest w skrzyni? Tak, wyciąłem je dla was. Praca w drewnie, auć, żeby przynosiły wam szczęście. Wspaniałe! Miau, 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 miau! Cała rodzina spędziła resztę dnia bawiąc się w życie w starożytnym Egipcie. Jak widać, każdy temat jest ciekawy, jeśli uczymy się przez zabawę. Według instrukcji. Pewnego dnia babcia sprzątała pokój, w którym miały nocować kotki. Babcia! Moje kochane koteczki, wasz nowy pokój jest prawie gotowy. Trzeba jeszcze wstawić łóżeczka. Będą bardzo wygodne, jak tylko się dowiem, jak je poskładać w całość. Ale fajnie! Miau, 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 miau. A gdzie jest nasz model statku pirackiego? Ahoj, jest tutaj, ale instrukcja chyba została w bagażniku. Patrzcie, mam! O, jest tu sporo części. Poskładanie trochę zajmie. Bułka z masłem. Złożymy ten statek raz, dwa. I potem puścimy go w rejs po stawie. Cudownie. Podczas gdy wy będziecie składać łóżka i statki, ja przygotuję nam obiad. Ej, Budyniu, a powiesz mi, co to znaczy? A... Weź część A i połącz z częścią B. Potem wetknij część C do części D. Nie rozumiem z tego ani słowa. Możemy złożyć statek używając naszej wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że ta część to kawałek pokładu. A to wygląda jak ster. A to jest piracka flaga. Kotki są pewne, że uda im się zbudować statek. Chyba jednak potrzebujemy instrukcji. Wygrzebię ją z kosza na śmieci. Ale te instrukcje są takie długie. Będę miał 100 lat, zanim skończymy. Musimy myśleć logicznie. Czyli co? Już mówię. Jest tu sporo małych desek, które są pewnie pokładem. To logiczne, prawda? Będą pewnie nad tymi łukowatymi częściami. Logiczne, zgadza się? Ale tak, tak nie wygląda. Czyli najwyższy czas znaleźć instrukcję w śmietniku. No dobra. Babciu, gdzie są wszystkie śmieci z kubła? Posortowałam je odpowiednio do recyklingu, żeby śmieciarze mogli je zabrać. Nie! Dlaczego ja wyrzuciłem te instrukcje? Już nigdy jej nie znajdziemy. Ale to były śmieci szklane, a instrukcja jest z papieru, więc będzie w koszu na papier, który jeszcze nie został opróżniony. Hurra! Instrukcja! Dziękujemy ci, babciu. Tym razem kotki robiły wszystko zgodnie z tym, co było napisane w instrukcji. Z instrukcją też się nie udało. Co my robimy źle? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Poprośmy tatusia, żeby pomógł nam w składaniu. Tatuś ciężko pracował przy składaniu łóżeczek dla kotków. Tatuś chyba też potrzebuje pomocy. Tatusiu, robisz wszystko według instrukcji? No, wrzuciłem na nią okiem i położyłem z boku. Myślałem, że dam radę bez niej. No, maszt i kotwica i ster. Och, koteczki moje, mogę zobaczyć waszą instrukcję?
Już wiem, w czym problem. Niechcący zamieniliście instrukcję. Tu jest instrukcja do statku, a ta instrukcja jest do łóżeczek. Coś takiego. Teraz bez problemu powinno się udać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Wymyślanie, jak coś zrobić samemu, to naprawdę niezła zabawa. Ale używanie instrukcji zwykle bardzo ułatwia pracę. Kawiarnia tatusia. Pewnego dnia tatuś ćwiczył prezentację nowej kawiarni. I dlatego kocie wypieki, dzięki najlepszym produktom i super usługom, przyniosą imponujące zyski. Świetnie, kochanie. Jestem pewna, że twoja propozycja przekona szefa. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Na mnie już czas. Sprawdzę jeszcze tylko wszystkie slajdy w komputerze. Tatuś przygotował prezentację na swoim laptopie. Pa, pa! Rety, ciekawe, czy prezentacja tatusia spodoba się jego szefowi. Ach, lepiej zadzwonię do firmy i powiem, że pewnie się spóźnię. O, Rety, zapomniałem telefonu. Hmm? Mamusia była zajęta pracą nad nową kolekcją. Mamusiu! Tatuś nie zabrał telefonu. I dziadek do niego dzwoni. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Twój syn chyba niechcący zostawił telefon w domu. Dobrze, zatem zadzwonię później. Pa! Do usłyszenia. Kotki, odłóżcie telefon taty na biurko w jego pokoju. Pewnie niedługo po niego wróci. A? Mamusiu! Mamusiu! A? Ktoś obcy dzwoni do tatusia. Słucham? Czy to gabinet dentystyczny? Nie, widocznie zadzwonił pan pod nie ten numer. Po prostu wyłączę dźwięk. Odłóżcie, proszę, telefon na biurko taty. Później sprawdzi, kto do niego dzwonił. Hej, patrzcie! Dzwonią z firmy tatusia. Dzień dobry! Halo! Wszystkie ważne koty w naszej firmie już się zebrały. Wszyscy tu czekamy. Halo! Słychać mnie tam? Halo? Bianka przy telefonie. Jest ze mną Crackers i Budyń. Tatuś już wyszedł, ale zapomniał telefonu. Rozumiem. W takim razie odwołamy dzisiejszą prezentację. Ale tatuś ciężko nad nią pracował. Robił naprawdę mnóstwo prób. Obawiam się, że niestety nie możemy już dłużej tu na niego czekać. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Przecież my możemy zrobić prezentację za niego. Kotki włączyły wideo rozmowę. Widać nas? Możemy zacząć prezentację? Oczywiście, możecie zaczynać. W porządku. Kawiarnia tatusia będzie mała i przytulna. Na zewnątrz pomarańczowa i żółta. Będą w niej kubki i spodki. Wszystkie ze znakiem łapki jako znak firmowy. Będą tam małe stoliczki, a gabloty będą pełne wypieków i słodkości. A do tego masa owoców jako dodatek do deserów. Kelnerzy będą mieli uniformy. I będą nosić czapki w kształcie tartaletek. I będzie tam jeszcze... Dlatego właśnie ta kawiarnia będzie najlepszym miejscem do spędzania czasu z rodziną. Przepraszam, utknąłem w ogromnym korku. I do tego zapomniałem telefonu. Cześć, dzieciaki. Tatusiu! Te wspaniałe i pomysłowe kotki pokazały prezentację za pana. Kawał dobrej roboty. Naprawdę? Dobra robota, kotki, dzięki. Chcę powiedzieć, że ruszamy z pana projektem. I jeszcze jedno, jak chce pan nazwać kawiarnię? W zasadzie jest tylko jedna opcja. Nazwę ją Kotki Cafe. Ale super! Miau, 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 miau! Dzięki sprytnej pomocy trzech małych kotków już niedługo miasto będzie miało nową kawiarnię.
Noc w lesie. Pewnego dnia rodzice obudzili kotki wczesnym rankiem. Pora wstawać, koteczki! Dziś jedziemy do parku krajobrazowego, gdzie wszyscy spędzimy noc. Na biwak? Naprawdę? Będziemy spać w namiocie? I gotować na ognisku? Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W parku wolno biwakować tylko w wyznaczonych miejscach. Tu nie ma już nic wolnego. Jedźmy nieco dalej. O, tu chyba też jest pełno. Po krążeniu wokół parku przez ponad godzinę, tatuś nadal nie znalazł wolnego miejsca. Kiedy w końcu dojedziemy? Jestem zmęczony. Ja też i bardzo głodny jestem. Mnie się chce pić. Cierpliwości, kotki. Pojedziemy jeszcze kawałek dalej i na pewno znajdziemy idealne miejsce. Ale szybko nas mijają drzewa. Drzewa się zatrzymały. Utknęliśmy tu już na zawsze. Bez paniki, kotki. Zaraz wszystko będzie dobrze. Rusz się! Hurra! Pójdę poszukać drewna na ognisko, a wy pomóżcie tacie rozłożyć namiot. Chyba zapomniałem wziąć śledzi do namiotu. To one trzymają namiot na miejscu. Jeśli nie rozłożymy namiotu, będziemy spać na zimnej, twardej ziemi. A jak zacznie padać? Przecież możemy spać w aucie. Będzie nam ciasno. Tak, ale to nas przynajmniej chroni przed strasznymi leśnymi stworami. Okropnie dużo tu komarów. Nie, nie chcę spędzać nocy w lesie. Ja też nie. Tatusiu, idź po mamusie, wracamy do domu. Właśnie, w domu nie ma komarów. Ani strasznych leśnych stworów. Spokojnie, kotki. Jesteśmy w parku krajobrazowym. Tu nie ma żadnych leśnych stworów. Kotki, strasznym leśnym stworem jest mamusia. Naprawdę bardzo śmieszny. Zbierałam gałęzie na nasze ognisko. Wcale nie było łatwo, ale szukałam, aż znalazłam. I mamusia właśnie rozwiązała nasz problem z namiotem. Mam świetny pomysł. Razem postawimy nasz namiot i spędzimy w nim super noc w lesie. Niebawem kotki zapomniały o wszystkich lękach i miło spędziły czas na rodzinnym biwaku. Kotki, czas już spać. Dobranoc, mamusiu! Dobranoc, kotki! Przesuńcie się trochę. A tu są komary! I głodne leśne stwory! I są naprawdę ogromne. Dobrze, że wziąłem ze sobą spray na straszne leśne potwory. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Gdy tylko kotki przestały się wszystkiego bać, przeżyły wspaniały czas na łonie natury. Wybaczyć i zapomnieć. Pewnego dnia kotki postanowiły zbudować makietę ich domu. Pianka rozrysowała piękny plan. Kotki, to wspaniały pomysł. Już widzę lalkowe wersje naszej rodzinki, które zamieszkają w tym domku. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia i Pianka poszły do sklepu po kolorowy papier. No dobrze, trzeba znaleźć tekturę, klej i nożyce.
Krakers i Budyń pracowali nad makietą zgodnie z planem pianki. Moja połowa domu jest gotowa. Wystarczy tylko pokryć ją dachem z papieru. O, Krakersie, właśnie zepsułeś bardzo ważną część. Może chcesz zniszczyć część mojej makiety? Będziemy wtedy kwite? Dobra, zgoda. O! Musiałeś zepsuć dach? Trudniej naprawić dach niż tę część, którą ja ci zniszczyłem. To może przetniesz jedną z moich ścian, co? Niech będzie! Ups. Dobra, teraz chyba muszę zniszczyć połowę twojej makiety. Nie, daj mi chwilę pomyśleć. Czym mogę ci to wynagrodzić? Krakers zaoferował Budyniowi swój sok pomidorowy. Teraz jesteśmy już kwite? Chyba jednak nie. Nie lubię soku pomidorowego. Dużo bardziej wolę sok jabłkowy. To znaczy, że oddałem tobie mój sok za nic? To może będziemy kwite, jak dam ci cukierka? Zgoda! Bardzo lubię cukierki. Chodźmy dokończyć domek. Krakers, zaczekaj. Twoja połowa makiety jest nadal cała i w dodatku masz cukierka. A moja połowa jest całkiem zniszczona i dostałem sok, którego smaku nawet nie lubię. To nie jest w porządku. To może dam ci jeszcze mój statek. Chociaż on jest naprawdę fajny. Dużo fajniejszy niż połowa domku. A co powiesz na szkło powiększające? Chociaż nie, lubię moje szkło powiększające. Mogę ci dać coś innego albo coś dla ciebie zrobić. Krakers i Budyń próbowali wynagrodzić sobie straty, wymieniając się rzeczami i robiąc miłe rzeczy. Mam piękny, kolorowy papier. Dlaczego wylaliście farbę na mój plan domku? Tak ciężko nad nim pracowałam. Bardzo cię przepraszamy. Czy możemy ci to jakoś wynagrodzić? Jeśli chcesz, oddam ci mój statek. I moje szkło powiększające. Albo mogę cię huśtać na huśtawce. Albo oddam ci mój deser. W ten sposób możemy ci to wynagrodzić. Już dość, dość, dość! Jeśli ktoś, kogo znacie, zepsuł coś niechcący, powinien to po prostu naprawić. Mam rację, pianko? Tak, zgadzam się. Mam świetny pomysł. Budyniu, Krakersie, nie chcę, żebyście cokolwiek robili. Wierzę wam, że jest wam przykro i wam wybaczam. O, Rety, to było łatwe. Budyniu, całkowicie ci wybaczam. Ja też ci wybaczam, Krakersie. Wspaniale. Wspólnie opracujemy nowy plan i zbudujemy makietę domku. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tak oto kotki dowiedziały się, że trzeba wzajemnie wybaczać popełnione błędy, żeby wszyscy w domu żyli szczęśliwie i byli sobie pomocni. Gra na pianinie. Pianka powiedziała, że chce się uczyć gry na pianinie. Super, dziękuję. Teraz mogę się nauczyć wszystkich dźwięków. Będziesz nam grała piękne kołysanki. Albo coś wesołego do naszych zabaw. Najpierw pianka musi nauczyć się grać. Mama babeczki da jej lekcje. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dobrze, zaczniemy zatem od gam. Teraz ty, pianko, spróbuj. Świetnie, teraz lewa łapka.
Cudownie! Powtarzamy od początku. Krakers i Budyń uważali lekcje pianki za bardzo nudne. Dlatego poszli oglądać w telewizji ulubiony program o piratach. Lekcja pianki trwała godzinę. To bardzo ważne, żeby ćwiczyć granie gam każdego dnia. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Następnego dnia kotki chciały pobawić się na dworze w piratów. Pianko, pamiętasz, że pół godziny dziennie musisz ćwiczyć gamy? Pianko, nie słyszę, jak grasz. Dobrze, już zaczynam. Nasz statek piracki obrał kurs na wyspę Skarbu! Nie, zaatakował nas morski potwór! Nie pozwól mu pożreć statku! Mogę się bawić, bo muszę ćwiczyć te głupie gamy. Chyba ty możesz mi pomóc? Możesz mi pomóc! Możesz mi pomóc! Raczej! Ręce na pokład! Ale co z ćwiczeniami? Akurat już skończyłam. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Wpadłam tylko zobaczyć, jak idzie piance. Ćwiczę gamy już od dłuższego czasu. O! Pam parararam pam pam parararam pam pam parararam pam ar parararam. Pianko, jeśli nie chcesz uczyć się gry na pianinie, to powiedz. Ale ja chcę grać. Tylko po co to granie gam? Musisz grać gamy, żeby ćwiczyć łapki. Jak już je wyćwiczysz, zagrasz co tylko zechcesz. Posłuchaj. Ojej, to nasza piracka piosenka! Chciałabym to zagrać! Pa-pa-ra-ra-ram, hej! Chyba jeszcze nie potrafisz tego zagrać. Ale wiem, jak to naprawić. Muszę grać gamę, żeby ćwiczyć moje łapki. Po kilku lekcjach pianka zaprosiła wszystkich na swój pierwszy koncert. Wspaniale! Brawo! Udało się! Naprawdę super, pianko! Ćwiczenie gam pomaga! Ćwiczenie gam pomaga! Ale fajnie! Miau, 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 miau! Ulubiona piosenka była inspiracją pianki, żeby grać na pianinie i dawać tym radość wszystkim wokół.